Witajcie moi drodzy, tu Jasnowic Kamil, Wizje w Punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, dzisiaj będę chciał odpowiedzieć na Wasze pytania, które wysyłacie do mnie w komentarzach i od czasu do czasu właśnie takie audycje będą się odbywać. Jest to pewna forma wyróżnienia tych komentarzy, które są napisane w sposób ciekawe pytania, czy osób, które są coraz silniej, coraz mocniej, dzięki Bogu, zaangażowane w istnienie tego kanału. Pierwsza osoba wybrana, później zobaczymy, Roman Rogra, 4685. Pytanie. Niedawno wspominał Pan, że XRP ma pewną misję. Czy cyfrowa odmiana dolara się wiąże z XRP? Jak od teraz zachowa się rynek kryptowalut? W co obecnie inwestować? Pozdrawiam. Ja odpowiem na to pytanie, tylko pierwsza rzecz. Ja się na tym kompletnie nie znam. Dla mnie jest to bardzo trudne pytanie, ale tak jak mówię od zawsze, powiem to, co do mnie przychodzi z wizji. Zobaczymy. Zobaczymy, co przyjdzie. XRP ma pewną misję. Czy cyfrowa odmiana dolara się wiąże z XRP? Jak od teraz zachowa się rynek kryptowalut? Co obecnie inwestować? To jest jakby we mnie wlana wiedza. Ja ostrzegam, tak? Ja kompletnie się na tym nie znam. Ja ci powiem to, co jest wiedza we mnie teraz wlana podczas wizji. A więc posłuchajcie Państwo, co do mnie przyszło. XRP, czyli taka kryptowaluta stworzona przez Ripple, ma naprawdę dużą szansę odegrać, to poczułem, ważną rolę w świecie cyfrowych pieniędzy, które nawet w niedalekiej przyszłości mogą być wprowadzane przez różne banki centralne, takie nawet jak amerykański cyfrowy dolar, coś takiego. Ripple będzie współpracować z wieloma bankami centralnymi, by pomóc im stworzyć właśnie te cyfrowe waluty. Ja poczułem, że XRP ma ogromny potencjał, by wręcz pełnić taką funkcję, nazwijmy to w cudzysłowie, mostu między różnymi walutami. Tak przykładowo do mnie przyszło, że na przykład jeśli ktoś będzie chciał przesłać cyfrowe euro, zamienić na przykład na cyfrowe dolary, to XRP właśnie ułatwi to, taką wymianę. Będzie działało bardzo szybko i XRP będzie miało niskie koszty tego. A więc na przyszłość, tak ja to rozumiem, to może oznaczać, że będzie olbrzymie zainteresowanie, coraz większe XRP ze strony bardzo bogatych inwestorów. No ale ważne jest jednocześnie, by pamiętać, że takie projekty jak XRP nawet w tym przyszłym okresie mogą być narażone na zmiany. Na zmiany, które będą zmiany prawne, jakieś nowe przepisy, regulacje. A więc inwestowanie w XRP będzie dochodowe, ale podobne do kryptowaluty może być takie korzystne, owszem, ale będzie wymagało po prostu ostrożności. No i teraz twoje drugie pytanie, które brzmiało, jak zachowa się rynek kryptowalut, tak, no to dajmy, napisałeś od tego czasu do przyszłości, a więc na przykład w 2025 roku, to zobaczmy. To, co mówię, nie jest, proszę Państwa, jakąś... traktujcie to jako podpowiedź, decyzje są Wasze, ale mówię, co do mnie przyjdzie. Jak zachowa się rynek kryptowalut w 2025?
No znowu coś do mnie przychodzi, czego nie rozumiem, bo ja się na tym nie znam, ale powiem to, co do mnie przyszło. Jest wiedza we mnie, tak? Ta wiedza jest we mnie. To wytłumaczę. Rzeczywiście widziałem przyszłość rynku kryptowalut i powiem ci jedno, Roman. Ten rynek kryptowalut to jak taka zbliżająca się będzie fala, bo miałem wizję taką metaforyczną. Fala na oceanie, pełna mocy i pełna tajemnic. A więc rok 2025 będzie czasem, gdy wielkie firmy, gdy wielkie banki zaczną jeszcze bardziej interesować się kryptowalutami. Będą szukać w niebezpiecznych czasach bezpieczeństwa właśnie w kryptowalutach, w tych trudnych czasach gospodarczych, które nadchodzą. Ja mam takie wrażenie, że na przykład Bitcoin pozostanie dalej królem, będzie przyciągał ludzi jak magnes. Jest to symbol stabilności i będzie w świecie pełnym zawirowań niewątpliwie. No w tej mojej wizji, którą przed momentem ujrzałem, ja widziałem także rządy na całym świecie zaczną wprowadzać swoje własne cyfrowe pieniądze, takie jak właśnie cyfrowy dolar. Co to oznacza? To oznacza, że kryptowaluty będą musiały znaleźć dla siebie nową przestrzeń. No bo ja tak to rozumiem, że chociażby waluty te dają wolność, to będzie jakaś pewna walka z regulacjami, z rządowymi przepisami. A to może przynieść niepewność w pewnych krajach. Technologia kryptowalut będzie rozwijała się jak burza. Tak? Będą jakieś nowe rozwiązania. I to będzie sprawiało, że kryptowaluty będą szybciej działać. A nawet bym powiedział, że będzie pomysł na ekologiczną kryptowalutę, jakaś eko-kryptowaluta. Warto w tą będzie zainwestować. Może mieć eko w nazwie. I to będzie przyciągać ludzi. Ale ostrzegam, rynek ten jest jak dzika bestia. Będzie rosnął szybko, ale zmieniał się jeszcze szybciej. Kto chce w to wejść, musi być przygotowany, kochani, na niespodziewane zwroty. Zarówno w górę, no, jak i w dół. Roman, pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Kolejna osoba. Patrzę tu na wasze komentarze, muszę wybrać. O, na przykład Miłość Dziurdzia 7247. Panie Kamilu, Zbir planuje ćwiczenia wojskowe Zapad na 2025. Tak, jak pan mówił, że po manewrach wojskowych przy polskiej granicy zostaną te wojska, już nie wrócą do siebie i najadą na Polskę. Czyli wychodzi, że konflikt będzie w latach 2025-2027. No, nie do końca, bo manewry Zapad są co roku, tak? Konflikt może być, tak jak ja mówię, w latach 2026-2027, a ja zawsze mówię, że on wybuchnie podczas Zapad, albo pod koniec, albo będzie związany z tymi ćwiczeniami. Coś będzie Zapad. Ale to nie 2025. Niech pan wsłucha się to, co ja mówię od lat. 2026. W mojej wizji, ja widzę rok 2025. Bardzo często, gdy właśnie nasz naród przygotowuje się na wielkie wyzwania, tu w Polsce. Po manewrach Zapad odczujemy z 2025 wzrastające napięcie. Będą wojska przy granicy, których już nie będzie sposób zignorować. My staniemy przed nowym wyborem, że nie czas na zabawę, ale czas na przywódcę, który podejmie wyzwania wojenne. Ja czuję, że nadchodzi prezydent na czas wojny. Ten, którego wybierzemy, niedługo to będzie na czas wojny. Tak musimy go wybierać. Ktoś, kto nie boi się poświęcać, nie boi się reform, aby chronić każdy dom, każdą rodzinę w Polsce. Kto zostanie polskim prezydentem? Jaką ma misję do spełnienia? No, że coś się zmieniło.
Tak jak zawsze mówię. Nie wiem, albo Trzaskowski będzie mocno w coś wtajemniczony, albo on będzie właśnie prezydentem. Bo ja widzę, że jest piękne porozumienie między nim a rządem. Wspólny z rządem jakiś projekt potężny. Tak bym nazwał ustawa Polska na czas wojny, tak? Ustawa jakaś na czas wojny, potężna ustawa. Powstanie jakaś ustawa, w tej ustawie zawarte będą wytyczne, jak każdy obywatel, każda organizacja ma działać na wypadek wojny. Ten nowy lider wdroży system szkolenia obronnego dla społeczeństwa. To będzie taka nowość. Będzie mobilizacja wojsk obrony terytorialnej i rozszerzenie ich możliwości. Uspołecznienie większe. Wprowadzenie programu masowej obrony cywilnej. Kochani, będzie to czas, w którym każdy poczuje, że ma swoją rolę. Każdy będzie wiedział, co czynić, gdy nadejdzie moment próby. Czas, gdzie przywódcy NATO, Stanów Zjednoczonych będą wspierać ten projekt, wiedząc, że silna Polska to silna Europa. Kiedyś taki amerykański senator z Demokratów, już zapomniałem nazwiska, on powiedział takie zdanie, które zapamiętałem, że Polska jest bastionem wschodniej flanki NATO, że my jesteśmy bramą między wschodem a zachodem, że musimy wspierać Polskę, tak powiedział Amerykanin, demokrata, Polskę, jak ona wspierała nas przez dziesięciolecia. Kochani, współpraca z USA, współpraca z krajami sojuszniczymi będzie kluczowa. Ten nowy prezydent zadba o to, by Polska była przygotowana na wsparcie swoich sojuszników w każdej chwili. Ten projekt, ta wielka ustawa, to będzie wielki projekt. Tak poczułem i czuję to od dawna. Nie tylko to będzie ustawa, ale również taki jakby symbol jedności, symbol siły. Wojna potrwa 7-8 miesięcy, będzie bardzo intensywna. Najintensywniejsza, z jakikolwiek mieliśmy do czynienia, będzie w latach, moim zdaniem, 2026-2027. Ale powtarzam, bardzo intensywna. Bardzo intensywna. Panie Miłoszu, bardzo serdecznie panu dziękuję i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Może kolejna osoba. Jakieś inne pytanie? O, pani Ilona Etynkowska. Pytanie, jakie konsekwencje po rozpadzie tej waluty, waluty BRICS, dotkną Rosję i Chiny? Jakie konsekwencje po rozpadzie tej waluty BRICS dotkną Rosję i Chiny, które stworzyły tę walutę, tak? Co będzie po rozpadzie BRICS? Dobre pytanie. Jakie konsekwencje, jak rozpadnie się BRICS, czy jak ta waluta ich, jak którą niedawno Putin pokazał, upadnie. Co z nimi będzie? Z Rosją i Chinami? Co się wydarzy? Ach, takie buty. No, z czego oni się spodziewali, tak? Naprawdę. Pani Ilono, ja widziałem nadciągającą burzę na ten cały BRICS. BRICS to jest ambitny projekt. Projekt wielkich mocarstw wschodu, tak to nazwijmy. On może być przez jakiś czas przeciwwagą dla dolara. Ale on w tej mojej wizji, teraz nawet to odczułem, i w ostatniej audycji też, zaczyna drżeć, zaczyna trzeszczeć w szwach. Rosja i Chiny zapoczątkowały tę inicjatywę z nadzieją na uniezależnienie się od wpływów Zachodu. Ale kochani, w mojej wizji, ja widzę, jak coraz bliżej, kiedy do Europy będzie się zbliżać wojna, konflikt, tym szybciej BRICS będzie się rozpadać. Bo przyszła taka myśl, że ten blok to jest taki jakby wielki gmach, to zobaczyłem w wizji,
On zacznie kruszyć, kruszyć, kruszyć od podstaw. Każdy z tych krajów, który jest tam w tym BRICS-ie, ma swoje własne interesy i panuje tam niepewność. Indie, Brazylia i RPA to będą trzy kraje, które jako pierwsze wycofają się z tej układanki, to jest największe. Wtedy, gdy kraje takie jak Rosja wspierana przez Chiny, podejmie agresywne działania na północy. Indie, które o takiej niezależnej, rozważnej naturze, nie będą chciały angażować się w konflikt, który zacznie zagrażać ich stabilności, ich relacjom z Zachodem, a mają te relacje. Te kraje będą szukały dróg wyjścia, będą unikać politycznych sideł Moskwy, sideł Pekinu. Proszę Państwa, w obliczu wojny, która nadchodzi, BRICS rozpadnie się, to poczułem, bo jest brak w nim jedności, która jest niezbędna do przeciwstawienia się całemu Zachodowi. A więc dla Rosji, dla Chin, rozpad BRICS będzie bardzo bolesny, bo Rosja będzie, już jest zamknięta w takich swoich ambicjach imperialnych, ale ona będzie coraz bardziej osamotniona. Sankcje, brak wsparcia jeszcze bardziej pogłębią jej izolację. A Chiny poczułem, że one się poczują, że straciły ważnych partnerów, że ich dominacja nad tym globalnym handlem stanie się niepewna wtedy. No bo te kraje neutralne zaczną unikać związku z Pekinem. Będą obawiać się konfliktu z Zachodem, mają interesy na Zachodzie u nas. Ja tak odczuwam czasem, jak rzeczy, które miały być symbolem jakiejś siły, stają się jakby swoją własną klątwą. I tak jest, proszę Państwa, z BRICS-em, że to mocarstwo wschodu z wielkimi ambicjami, które teraz stanie się no, cieniem, tak? Cieniem samego siebie, ale wtedy, gdy świat zacznie zmierzać ku wojnie. Tak to poczułem. No Pani Ilonko, dziękuję bardzo serdecznie. Panią pozdrawiam i dziękuję za każdy komentarz. Kolejna osoba. Ja przepraszam, że tu patrzę na dół, tu mam wasze komentarze, no muszę wybrać jakiś. O, kiedy euro? Wilgefortz. Kiedy euro w Polsce? To jest temat gospodarczy stop 10. Kiedy euro w Polsce? Wilgefortz. Widzisz, ty się euro boisz, a sam chyba jesteś na Zachodzie. Tu poczułem. A ty byś chciał, żeby było euro w Polsce. Dobrze, ty się nie boisz, ty byś chciał. A twoi koledzy się boją. Dobrze, kiedy euro w Polsce? Nad tym się skupi. Chyba nigdy. Widziałem taki obraz. Metafora to jest nieraz wizja. Jak Polska stoi nad wyborem, który symbolicznie mógłby przywiązać nas jeszcze mocniej do Europy. To będzie 2025 rok. Będzie duża dyskusja, debata wręcz polityczna w Polsce. Rozgorzeją serca, rozgorzeją umysły. Rozmowa o wspólnej walucie jako szansa na głębsze zjednoczenie. I w tych debatach odbije się, kochani, cień zbliżającego się konfliktu. Bo rok 2025 to my bez wątpienia, nie, my będziemy wiedzieć, że zbliża się W. Jakby dyskusje nad euro będą tylko takim echem czegoś, co nie dojdzie do skutku. Euro mogłoby być mocnym węzłem zacieśniającym nasze więzi z Unią Europejską, czymś, co no, umocniłoby Polskę jako filar zachodniego sojuszu, no, zwłaszcza w tych czasach niepokoju, które się zbliżają. Ale ja jednak czuję, że nadciąga burza. Wizję wojny
na 2026-7 rok. One, kochani, przyćmą wszelkie plany walutowe. Ja myślę, że my będziemy przez, że my przyjdzie jakiś taki kryzys gospodarczy, minimalny, że my nie będziemy spełniać kryteriów stabilności finansowej wymaganych przez Unię, ale nie tylko my. To przejdzie przez Europę. Ale ja też widzę, kochani, że wpływy ze wschodu, które w 2026 roku sprawią, że właśnie temat euro zniknie całkowicie z polskiej debaty. Jakby nasze ręce, nasze myśli, to poczułem, będą zajęte obroną, współpracą w ramach NATO, odpieraniem zagrożeń i tak dalej, różnych. Kochani, stare przysłowie mówi, kiedy mury płoną, to nie czas na budowanie nowych drzwi. No tak samo, kiedy Polska stanie, niestety, w obliczu konfliktu, no euro pozostanie tylko pewną wizją, tak? Na jakąś odległą przyszłość, ale nie będzie w Polsce euro. Kochany Wilge Forz, pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję tobie miło. Kolejna osoba. Ten komentarz. O, sercem czerwonym. Pan Wojtek K6086. Pan subskrybuje od 2 lat publicznie mój kanał, za co panu bardzo serdecznie dziękuję. Dobry wieczór, panie Kamilu. Mam pytanie, nad którym zastanawiam się dość długo. Skąd się biorą nowe dusze? Czy jest ich określona liczba? Czy jest to na zasadzie, że jedne gatunki wymierają, by w to miejsce inne gatunki mogły kontynuować wędrówkę dusz? Dziękuję za wszystko. Wszystkiego dobrego. Skąd się biorą dusze? To jest takie filozoficzne pytanie, ale bardzo dobre pytanie. Dusze. Skąd się biorą dusze? Czy jest ich określona liczba? Jedne gatunki wymierają, by inne weszły w ich miejsce. No dobre pytanie. Kiedy tak myślę o tym, tak sobie teraz też przemyślałem, uporządkując pewne myśli, to dusze jawią mi się jako coś w rodzaju światła. Światła wszechświata, które nigdy nie gaśnie. Ale skąd się biorą nowe dusze, się pytasz? No, w takim moim odczuciu, mniemaniu, dusze nie są liczone, ani nie są zamknięte w żadnej sztywnej liczbie. Chyba są raczej takie jak fale, które, znowu ta metafora oceanu, no może dlatego tak, jak fale na oceanie bytu. Fale, które zmieniają kształt, rozbijają się, a potem tworzą na nowo, każda odrobinę inna, ale wciąż pełna tej samej wszechświatowej, boskiej energii. A więc widzę to tak, kiedy jedno życie kończy swoją podróż, energia duszy nie gaśnie, ale przechodzi przez coś w rodzaju metamorfozy. Być może czasem łączy się z innymi instrumentami, z innymi strumieniami, jak rzeka, na przykład wpływająca do jakiegoś większego oceanu, no by potem narodzić się z powrotem, tak? Jako nowa dusza, gotowa na jakieś kolejne nowe doświadczenie. No, widać to może na przykładzie zwierząt, które wyginęły dawno temu, jak na przykład mamuty. Czy ich energia, ich dusze w cudzysłowie, mogłyby wrócić jako część czegoś innego? Może jako siła napędzająca, nie wiem, współczesne jakieś gatunki? Pytanie. A może w tym kosmicznym całym porządku, kiedy jedno życie znika, inne się pojawia, jakby była w tym no, taka boska, kosmiczna, wszechświatowa równowaga? A widzisz, prastarzy druidzi mówili, że dusze mogą przeskakiwać właśnie z gatunku na gatunek, z formy na formę. No chyba tak i my możemy odczuwać, że pewne byty odradzają się wokół nas w takiej innej, no może formie, tak? Możliwe też, że dusze powstają wtedy, gdy świadomość wszechświata, a jest ona,
sama zaczyna się rozwijać, a wszechświat się cały czas rozszerza, czyli rozwija, tworząc jakby nowy punkt widzenia. A więc co? Nowy punkt widzenia, czyli nową duszę. Każde istnienie, każde stworzenie to jest takie jakby nowe okno na świat, które uzupełnia całość. Wiecie, ja ostatnio miałem w rękach tłumaczenie, przetłumaczone tłumaczenie książki amerykańskiego pisarza, którą nadesłano mi jako prezent. I książka nosiła tytuł Money Life, Money Masters. Brian Weiss. Chyba książka jest z lat 80. Tak mi się wydaje, jak sprawdzałem. Weiss jako psychiatra opisuje historię tam pacjentki, która podczas terapii, to jest jedna z historii tam, przypomniała sobie swoje poprzednie wcielenie. Jest tam taki fragment, który bardzo wyjątkowo utkwił mi w pamięci i tak go chyba nie zniekształcę, mam nadzieję, przywołam. Każda dusza jest jak podróżnik przemierzający nieskończoną drogę, a każde życie to jest tylko krok na tej drodze. Tak to zapamiętałem. No, ten cytat uderza w to, jak w punkt. Jak ja sam właśnie widzę duszę, podróżników, które mogą być częścią czegoś większego, powracającego w różnych formach. Po co? By zdobywać nowe doświadczenia. A więc wydaje mi się, że takie spojrzenie, ono wyjaśnia, skąd biorą się te nowe dusze. To nie są zupełnie, można powiedzieć, nowe, tak, byty, ale raczej, bym powiedział, esencje, które odradzają się, zmieniają kształt, tworząc niekończący się, nieskończony krąg życia. Takie nowe, w cudzysłowie, dusze mogą być jak nowe okna właśnie na wszechświat, okno na wszechświat, inne spojrzenie, nowe doświadczenie. Ale wciąż są częścią tej samej odwiecznej wędrówki. To jest piękne. Panie Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję. Przywołało mi to właśnie tę książkę. Bardzo pozdrawiam pana serdecznie. I widziałem komentarz, chciałem o duszy, ale widziałem wcześniej Lidia napisała, De Lidia 1973, też jesteś ze mną. Od lat. Panie Kamilu, mam takie pytanie. Czy świat dowie się kiedyś o istnieniu jasnowidza Kamila? Często w Polsce docenia się tych wielkich postaci, niestety po odejściu, tak? Na drugą stronę tęczy. Wtedy to są doceniani. Mam nadzieję, iż w pana przypadku będzie to za pana życia. Tak. Jak to będzie? Sam sobie zrób wizję, nie? Autowizja. Ale powiem ci coś. Bo ja o tym myślałem. Nawet w ostatniej audycji mówię, że mam żal taki do Polski, tak? Właśnie. Ale dziękuję ci za to pytanie. Ja często, Lidia, nazywam siebie jasnowidzem przyszłości. Jestem najmłodszym wiekiem metrycznym spośród znanych jasnowidzów w Polsce. I ja wierzę, że przyszłość, no przecież nawet z tego powodu należy do mnie. Jeśli Polska mnie nie doceni z różnych przyczyn, to znajdzie się miejsce, gdzie moje wizje zyskają wartość. Może właśnie w USA, może od tego się zacznie. Tam docenia się wizjonerów takich jak ja. W Ameryce wielki jasnowidz. Uwielbiam. Edgar Cayce, mam jego książkę, wiele razy cytowałem. Zwany śpiącym prorokiem. Zyskał sławę, ale zyskał szacunek za życie. Jego wizje wciąż są tam aktualne, są doceniane do dzisiaj. USA to jest kraj, który ceni ludzi takich jak ja. Mądrość wynikająca z wizji, spojrzenie, że człowiek więcej może widzieć głębiej. Zobaczcie, ja potrafiłem zobaczyć prototyp drona izraelskiego, wydarzenia na Ukrainie, nim przepowiedzieć Ukrainę. Tak? Tam wizje przenikają do kultury, do badań, do polityki. Tak, zgadzam się z tobą. W Polsce wielkość bywa doceniana dopiero po śmierci bardzo często. Ale ja wierzę, że mogę to zmienić. Bo Polska ma dziś dziwne podejście do jasnowidzów. W kraju tym prym wiedzie ktoś, kto mówił, że Putin jest dobry, że Putin jest demokratą, że w jego oczach nie widzi nic złego.
i gromadzi wokół siebie osoby sympatyzujące z Rosją, co nie odpowiada prawdziwej misji jasnowidza na te czas. Polska scena jasnowidzenia jest jakby chora, tak? Także mniej liczę na Polskę. Doceniam wsparcie osób takich jak ty, to na pewno. Doceniam wsparcie Polaków, niesamowicie. Ale ostatnio natknąłem się na ciekawy cytat z amerykańskiego pisarza, Marka Twaina. I on napisał tak. Lepiej mieć wizje, które cię prowadzą, niż wzrok, który wodzi cię za nos. No, te słowa są we mnie. Zapamiętałem je. One idealnie oddają moją misję. A więc nie tylko patrzeć, ale, kochana, widzieć przyszłość, prowadzić innych ku lepszej przyszłości. Nawet jeśli kraj, w którym mieszkam, nie jest jeszcze gotowy na docenienie mojej roli, może się to zmieni. Wciąż mam, kochana Lidio, nadzieję. Bardzo serdecznie cię, Lidio, pozdrawiam. Powiedziałem, od lat jesteś tutaj ze mną. Cenię twoje pytania i twoje zaangażowanie. Dziękuję i kłaniam ci się bardzo nisko. Dobrze. Patrzę na te komentarze. Kogo jeszcze? O, pani Ilona Etynkowska. Pani dała 3 dni temu ten komentarz. Jaki będzie dalszy przebieg wojny na Ukrainie po włączeniu się wojsk północno-koreańskich? Faktycznie, one się tam pojawiają. Przebieg wojny na Ukrainie, jak Koreańczycy... Przebieg wojny na Ukrainie. Spokojnie. Pierwsza myśl, która przyszła do mnie, w ogóle od razu jak o tym pomyślałem, taki spokój, kalmę. Pani Ilonko, moja wizja, która mi się pokazała, pokazuje, że to jest ostatni desperacki poryw Rosji. Bo włączenie do walki północno-koreańskich wojsk to jest znak. Tak musicie to odczytywać, że Rosja czuje, jak grunt usuwa się jej spod stóp. Żołnierze Kim Jong-una, choć wydają się liczebni i bezwzględni, to są ludzie wychudzeni. Widziałem ich źle ubranych, uzbrojonych, ledwo trzymających się na nogach. Oni symbolizują taką desperację, nie siłę. Pierwsze ciosy od Ukrainy, które przyjdą, będą dla nich szokiem. Ich morale szybko upadną. Oni tam idą na hura, ale morale upadną. Zresztą Rosjanie im robią pranie mózgu, teraz oszukują ich. A tam jest głód i bieda, które przynoszą ze sobą i przyniosą ze sobą z czasem taką niechęć, obrócą się przeciwko samym Rosjanom. To, co Rosja teraz postrzega jako wsparcie, stanie się wkrótce dla Rosji ciężarem. I warto tutaj zwrócić, kochana, na jeden fakt. Rosja i Chiny, choć chętnie korzystają z zasobów Korei Północnej, wręcz wykorzystują Koreę Północną, no nie zaprosiły jej do grupy BRICS, a więc tego sojuszu, który ma rzucić wyzwanie Zachodowi. Oni walcząc teraz na Ukrainie rzucają ich wojska w walce przeciwko Zachodowi, bo mówią, że Ukraina jest synonimem Zachodu, tak? A dlaczego? No Korea Północna jest jak pies na łańcuchu. Gotowy rzucić się na komendę, ale bez siły, bez mocy. BRICS to jest sojusz gospodarczy. Korea Północna skrajnie wychudzona gospodarka. Wydrenażowana, można powiedzieć. Ona nie wnosi żadnej wartości, którą można by wykorzystać w globalnych przepychankach. A więc zatem Kim pozostaje w cieniu, trzymany jakby w rezerwie przez Rosję, przez Chiny, które potrzebują jego kraju jako symbolu, ale one nie liczą na niego w takich strategicznych kalkulacjach. Kim Jong-un widzi Zachód jako zagrażający jego władzy i ma rację, ale on nie rozumie, że tylko oś zła prowadzi go ku przepaści, a nie my. Prędzej czy później Ameryka, Stany Zjednoczone, może mu dać przysłowiowego klapsa. No, tak jak to było z innymi dyktatorami. Wiemy, o co chodzi. A więc świat zobaczy moment i zobaczycie to, bo to widziałem w wizji. Mam takie odczucie, gdy pomniki Kimów będą obalane
jak kiedyś te Stalina w Polsce. Rosja i Chiny wykorzystują dziś Koreę, ale sami wiedzą, że ten układ jest skazany na klęskę i porażkę. To, co się dzieje, to jest takie, moim zdaniem, ostatnie tchnienie tej osi zła. Kilkanaście miesięcy, to wszystko zmieni się na naszych oczach. Teraz to, co mówi mi wizja, to, co ja odczuwam, to, kochani, jest jakby... Tam jest taka pokazówka, tam wyjdą też inne sprawy, wyjdą na światło dzienne. Ja nie mogę o wielu rzeczach, przed momentem nawet przyszedł mi obraz, jakie będą ruchy na tej szachownicy. Mój kanał słuchają różni, nie tylko nasze polskie służby, nie tylko jestem słuchany przez te sojuszników z USA, ale i przez wrogie siły z Rosji, z Białorusi czy z Chin. Dlatego ja nie powiem o tym, co przed momentem zobaczyłem, jak to się ułoży na szachownicy wojennej. Nie zdradzę żadnych szczegółów planów militarnych, które przed momentem poczułem, zobaczyłem jak obraz, mapę mógłbym narysować, ale powiem tylko jedno. I proszę, abyście to wszyscy zapamiętali. Ostatecznie to Ukraina wyjdzie z tej wojny zwycięsko, ale ostatecznie, tak? Wiem i zdaję sobie z tego sprawę, jakim kosztem, ale powtarzam, zwycięsko. I teraz wiem, że niektóre osoby może naciskają już łapkę w dół, tak? Może niektórym nie podoba się ta prawda przed momentem wypowiedziana. Ale zastanówmy się, czego tak naprawdę szukacie? Prawdy opartej na wizjach? Czy, nie wiem, potwierdzenia antyukraińskich fobii, które próbują zatruć polski, europejski obraz tego konfliktu? Ja widzę siebie jako jasnowidza niezależnego, mówiącego to, co pokazują mi wizje. Nie to, co jest chwilowo popularne, żeby zasięgi mi rosły, to ja powinienem mówić antyukraińsko, jak każdy z nich. Jeśli doceniacie moją niezależność, jeśli doceniacie prawdę, zrozumcie, że widzę tę przyszłość bez filtrów, bez strachu. No i docencie to, tak, łapkami w górę, proszę, licznymi komentarzami, wsparciem tej mojej niezależności. Co powiem? Co wizja pokaże mi o losach Ukrainy? No bo pani w dalszym pytaniu o to się pyta. Losy Ukrainy. I tutaj się nie bać tej północno-koreańskiej. Ale trzeba... Tak. Los Ukrainy. Ujrzałem przyszłość Ukrainy. Ona w 2025 roku, już niedługo, za kilka miesięcy, będzie przechodzić przez krytyczny moment. To nie od razu, jak spadną śniegi, przez krytyczny moment. Na początku 2025 wojska rosyjskie będą wzmocnione przez północno-koreańskie oddziały i nie tylko. I będą starały się odwrócić totalnie losy wojny. Ale ja widzę wyraźnie, zobaczyłem to, to jest takie ostatnie tchnienie Rosji, jej ostatni poryw, taka desperacka próba, ale ona tylko przyspieszy rozwój wydarzeń. Żołnierze Kim Jong-una wysłani z ogromną dumą przez reżim Pjongjangu okażą się słabym wsparciem. W samej Rosji to się ukrywa, ale zaczną mówić o tym media, że są niedożywieni, źle uzbrojeni. Początkowo będą mogli być nawet bezwzględni. Ale powtarzam, to znowu do mnie przyszło. Upadnie szybko ich morale. Tam dezercje, teraz mi myśl przyszła, staną się olbrzymim problemem. Ta pomoc, ta pozorna siła stanie się balastem dla Rosji. Bardzo dobrze. Pamiętajmy, że ani Rosja, ani Chiny, mimo że czerpią z Korei Północnej zasoby, nie zaprosili jej do grupy BRICS. To chcę powtórzyć. Tak? Korea Północna to jest kraj skrajnej biedy, wielkiego głodu. Kraj, w którym ten reżim Kim Jong-una trzyma w garści ludzi. Ale bez znaczenia gospodarczego, bez wartości,
jaką BRICS potrzebuje, by mierzyć się z Zachodem. To jest tylko symboliczny sojusznik, który nie wnosi realnej potęgi. Ja mam takie wrażenie, że do lipca, może do czerwca 2025 Ukraina otrzyma potężne wsparcie Zachodu, odbuduje swoje siły, odeprze północno-koreańskich żołnierzy, a pomoc otrzyma spoza Unii, spoza NATO. Ale i NATO, i sojusznicy na jakimś nadzwyczajnym szczycie w sierpniu albo w okolicach oficjalnie zaproszą Ukrainę do sojuszu, uznając, że Rosja nie zdoła już zmienić biegu historii. Bo teraz jest jakby dawana szansa Rosji zmienić bieg historii. Troszeczkę szale na jej korzyść, żeby ten Putin się trochę nasycił. Ale ostateczne członkostwo Ukrainy w NATO stanie się symbolem końca rosyjskiej dominacji. Kolejnym krokiem w kierunku stabilizacji w Europie Wschodniej, który to jest czas, Ukraina musi wejść, by dać nam czas na przygotowanie Polski krajów bałtyckich. Putin też chce zakończenia wbrew pozorom tej wojny, tylko na własnych zasadach, dlatego uderza. To są ostatnie takie salwy. On potrzebuje tego zakończenia. Bo on się przygotowuje do wielkiej wojny z Zachodem. Tam i myśl przyszła. Kolejne pytanie. Może inna osoba. O, pani Alicja. Witam. Czy zachodnia Polska będzie w miarę bezpieczna w czasie W? Zachodnia Polska. No w tej mojej wizji, co miałem przed momentem, takie odczucie, rzeczywiście widzę zachodnią Polskę, która w obliczu nadciągających pewnych zawirowań stanie się względnym takim schronieniem. Ale powtarzam, to będzie takie jakby schronienie względne, bo to będzie potężny najazd na Polskę. Mam takie odczucie, wyobraziłem sobie mapę Polski, że zachód naszego kraju, szczególnie województwo lubuskie, ale też okolice Dolnego Śląsku, zostaną wybranymi miejscami, już są chyba wybrane, gdzie ludzie z różnych stron, zwłaszcza ze wschodu Polski, będą szukać schronienia, będą szukać spokoju, uciekając od napięć bliżej granicy z Ukrainą i Białorusią. Wojska NATO, które dziś stacjonują licznie w Niemczech, też się przesuną. Przesuną lekko swoją obecność na wschód, no, by wzmocnić nasze siły w zachodnich rejonach Polski, tworząc coś na kształt, kochani, takiej strefy buforowej. Ja widzę lubuskie pełne życia, pełne ludzi szukających właśnie stabilizacji. Polaków, którzy przenieśli się ze swoich domów na wschodzie, tam, by poczuć choć trochę bezpieczeństwa. I w tej mojej wizji zachodnia właśnie Polska, ona nie pozostanie bierna, będzie wspierać resztę kraju logistycznie, no ale i też strategicznie. Tam będą trzy obszary wybrane. Nie chcę mówić jaki, nie będę zdradzać. No właśnie stąd, z tamtych obszarów, można powiedzieć, serca naszego Zachodu będzie ruszać pomoc dla Wschodu, zapasy, zasoby, wsparcie, które będzie niezbędne, aby podtrzymać naszą obronę. Ja widziałem ludzi, mam takie odczucie przygotowujących się do działań, tam jakby ćwiczących, gotowych, by w razie potrzeby działać na rzecz całego naszego kraju. Więc Zachód będzie naszym takim zapleczem, miejscem, gdzie duch Polski będzie żywy, będzie gotowy, by przetrwać, nie tylko przetrwać, też no, temu wrogowi dać w czoło. Tak. Dobrze, kolejna osoba.
Pan Marek Bębenek. Dobry wieczór. Jestem prawie od początku z Państwem. Mam pytanie do Pana Kamila. Mieszkam w Antwerpii w Belgii. Co z tym miejscem w czasie konfliktu? Jest Pan po prostu najlepszy. Pozdrawiam serdecznie. Też bardzo serdecznie pozdrawiam. Antwerpia, Belgia, co w razie konfliktu? Nie tylko Belgia mi przyszła na myśl, ale Holandia, część Niemiec. Duże zadanie. Panie Marku, widziałem przyszłość. Co wy będziecie robić? Wie pan, mam takie odczucie, że Polonia stanie się takim żywym symbolem wsparcia dla Polski wtedy. Ale będzie też i pana rola, czyli rola Polaków na emigracji. Ona będzie niezwykle ważna. Ja widziałem, że gdy Polska wejdzie w trudny czas wojny, to właśnie Polonia będzie jak taka niewidzialna armia, nawet ktoś w telewizji to powie. Niewidzialna polska armia, wzniecająca falę solidarności, nacisku w krajach, gdzie mieszkacie. Wasza misja bez broni będzie tak samo kluczowa jak obrona naszych polskich ziem przez naszych żołnierzy. A więc gdy Polska będzie walczyć, to wy, kochani Polacy na obczyźnie, staniecie się ambasadorami naszej walki o wolność. W tej wizji ja widziałem Polonię, która rusza do mediów społecznościowych. Będziecie rozsyłać wiadomości, będziecie rozsyłać posty, będziecie apelować o wsparcie dla Polski. Będziecie przypominać o polskiej sprawie. Na portalach, w mediach społecznościowych, lokalnych tam będziecie rozmawiać, będziecie tłumaczyć, będziecie organizować wsparcie, żeby świat zrozumiał, dlaczego walczymy, jak kluczowa jest pomoc w naszej polskiej, europejskiej, regionalnej, tu naszego regionu, sprawie. Wie pan, pan i inni Polacy, w Antwerpii też, tak? Będziecie tworzyć grupy wsparcia w zakładach pracy, będziecie organizować polskie dni, będziecie nosić biało-czerwone czapki, będziecie wieszać flagi, przypinać różne symbole. Każdy Polak na obczyźnie będzie tym małym światłem, które podtrzyma nadzieję. A dla tych, którzy będą chcieli działać jeszcze bardziej, bardziej praktycznie, powiem tak, możecie zacząć już teraz. Tak? Możecie pomyśleć, taki ułożyć sobie plan. Może będzie w Polsce potrzebna pomoc humanitarna. Gdzie, jak zorganizować zbiórki? Już teraz pomyślcie. Teraz już kontaktujcie się z polskimi ambasadami, placówkami. Oferujcie pomoc logistyczną, materialną już teraz. Kupujcie, zbierajcie polskie flagi, szaliki, symbole, no różne rzeczy. Teraz byście je mieli pod ręką. Każdy z was będzie ambasadorem polskiego ducha w kraju, w którym żyjecie. I pamiętajcie, każdy komentarz, każdy znak poparcia dla Polski w sieci, teraz i w przyszłości, każda dyskusja z waszymi sąsiadami, kolegami w pracy zagranicznymi, by pokazać, jak Polska walczy, jak potrzeba wsparcia, to będzie część waszej misji. Wy już jesteście głosem Polski za granicą, głosem, który w przyszłości świat usłyszy. Wy kochacie Polskę, ja to czuję, ja to wiem, cała Polonia, w Belgii, w USA, we Francji, w Niemczech, a nawet Nowej Zelandii, a może gdzieś odległej Australii, którą kocham, która mnie słucha. No na przykład, kochani, takie karty otrzymałem z Australii,
od pewnego sympatycznego pana. O, proszę bardzo. Karty, wspaniałe karty, tak? Jest i książka, wszystko po angielsku. Super, za to dziękuję. Wy wszyscy będziecie mówili, bo mówi wam to prawdziwy jasnowidz. Prawdziwy jasnowidz będący za Polską. Jako jedyny przygotowujący was do wojny jasnowidz, wy, kochani, będziecie ambasadorami, powtarzam to, wtedy polskiej sprawy. No, taka jest wasza misja. Taka ona będzie. Panie Marku, będzie pan bezpieczny, bo ma pan misję. Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie Marku. Kolejna osoba. Tutaj trochę, to chyba nie. MM381. Dobry wieczór, panie Kamilu. Pewną część pana pytania ominę. Pan wie dlaczego. Proszę powiedzieć na wizji, o czym rozmawiali Joe Biden z kanclerzem Niemiec Scholzem? Dziękuję i miłego wieczoru życzę. O czym rozmawiali? Nie chcę mówić na pierwszą część pana pytania, bo nie chcę problemów. O czym rozmawiali? Scholz i Biden w Berlinie. Spotkanie Joe Bidena i Olafa Scholza rzeczywiście odbyło się prywatnie, tylko ich dwóch, poza nawet panem Macronem i poza przywódcami. Odbyło. Pochylali się nad jakimiś wielkimi planami, od których zależeć będą przyszłe losy Europy. Oni rozmawiali o przyszłości Ukrainy w NATO, o tym, jak stopniowo będą wprowadzać ją w struktury sojuszu, by wspólnie stworzyć nową strefę bezpieczeństwa. Oni tak to nazywają, że będzie strefa bezpieczeństwa. Tak? Ja widziałem, jak Scholz dzieli się ideą stworzenia czegoś takiego jak europejskie bastiony, europejska armia, czegoś w rodzaju wspólnych europejskich sił zbrojnych, które stacjonowałyby właśnie w Polsce, stacjonowałyby na Litwie. I Łotwa mi teraz przyszła na myśl. A więc to byłby taki znak, że Europa jest gotowa samodzielnie bronić swoich granic i wartości. To poczułem. To pierwsza rzecz, którą poczułem. Pytanie brzmi, o czym rozmawiali Scholz i pan Biden? Ale ich rozmowa schodziła też na temat finansów. Bo wojna toczy się, kochani, nie tylko na polach bitew, ale i w bankach, gospodarkach. Ja widziałem, jak słyszałem, że Biden, Scholz mówili o zamrożonych aktywach Rosji, o ogromnych sumach, padały ogromne sumy. Sumy, które do tej pory były w rękach rosyjskich oligarchów, w bankach zachodnich. One są. To jest jakiś taki z poparciem amerykańskim, bym powiedział, projekt. Projekt, by przejąć te środki, przeznaczyć je na odbudowę Ukrainy, na wsparcie sojuszników w Europie Wschodniej. Polska otrzyma też te pieniądze. To jest plan, który mógłby uderzyć Rosję finansowo, odciąć ją od źródeł, które finansowały po prostu konflikt. To jest kolejna rzecz. O Trumpie też. Nazywają Trumpa. Trump ma przezwisko. Piesek rosyjski. Pudel. No tak, mówię.
ironicznie go tak nazywają, rosyjskim pieskiem Trumpa. No i tam wyrażali obawy powrotu. Scholz mówił, że jakiś projekt zostawia, że Scholz czuje, że odejdzie w 2025 roku. A Biden też mówi właśnie, że gdy... Biden utrudni, gdyby coś jest zostawione na Trumpa, że utrudnią mu misję otwarcia się na Rosję. Tak? Bo oni obawiają się, że Trump będzie chciał budować jakieś fundamenty powrotu do do relacji z Rosją. Biden coś zostawia, żeby to utrudnić. Tak poczułem. Żeby to utrudnić. Ale oni bardzo ironicznie o Trumpie. Ja nie wiem, jakby mieli taką pewność właśnie, że Trump nie wygra. Dobrze. Nie chcę się nad tym zastanawiać. Kolejna osoba. Dobre pytanie. Rishro albo Risho, nie wiem jak to przeczytać. Panie Kamilu, jak zadbać o spokój ducha? Jak zadbać o spokój ducha? Powiem ci, że po tej wizji nad panem Bidenem Scholzem trzeba zadbać o spokój ducha. Jak zadbać o spokój ducha? No tak sobie myślę, że spokój ducha to nie jest tylko pewien stan, który budujemy w codziennym życiu, ale także nasza tarcza na trudne czasy, takie jak właśnie te, które może przynieść przyszłość trudna, coraz trudniejsza. A więc aby dbać o ten spokój teraz i w obliczu zagrożeń, kochani, warto zacząć od prostych, codziennych rytuałów, tak, które zakorzenią w nas poczucie stabilności. Co wystarczy? No kilka minut w ciszy, wsłuchując się w oddech, spacerując wśród natury. Wielu z was to robi, piszecie do mnie o tym. Z każdym dniem taki spokój buduje w nas fundament, który pomaga zachować równowagę, nawet gdy no, burze nadejdą. Kiedy zaś świat wchodzi w czas zamętu, jak konflikt, o którym często mówię i do którego was przygotowuję, no, warto pamiętać, że nasza siła duchowa płynie z tego, co kochamy, z tego, co nas inspiruje. Wskazówka. Przechowuj symbolicznie cenne przedmioty, nie wiem, jak zdjęcia z albumu rodzinnego, książki, które podtrzymują na duchu. Nie wiem, coś, co jest dla ciebie no, wyznacznikiem bezpieczeństwa, tak? Jakieś drobne talizmany, które przypominają o domu, o pokoju. No to właśnie wtedy warto sięgnąć do prostych takich duchowych praktyk. Zniesienia wzroku ku górze, tak? Medytacji, rozmowy z bliskimi, nawet na odległość, by poczuć więź z tym, co w nas dobre. Podczas konfliktu spokój ducha nie oznacza wyłącznie braku lęku, ale oznacza to świadomość, że nasze działania, choćby drobne, mają wielkie znaczenie. Tu myślę też na przykład o Polonii. W trudnych chwilach warto skupić się na pomocy innym. Nawet, kochani, w najmniejszej formie, dzieleniu się jedzeniem, ciepłym słowem, wsparciem w prostych rzeczach. To nas wzmacnia, to nam daje i da poczucie wspólnoty, które pomagają i pomagają przetrwać najtrudniejsze chwile. No i tą wskazówką chciałbym serdecznie, Risho drogi, pozdrowić Cię i zakończyć, moi drodzy, audycję. Bo mówię już za długo. Dzisiaj dużo mówiłem. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.